kupiony kamperek. Bardzo źle. I tutaj też jest odnowione. W wielu poszukiwaniach w końcu kupiliśmy kampera. Wracamy do domu. Kupiony kamperek. Pierwsza relacja ze stacji benzynowej, nie chcieliśmy pod domem właściciela robić zamieszania. Oględziny takie już pierwsze sezonami. Samochód się po pierwszym kilometrach czuje świetnie, ale to jest dopiero jego początek. Zobaczymy, co będzie dalej. Wrażenie pierwsze jest spoko. No, dobre. Wszystko w oryginale. A otwórz kibelek. No teraz jem. To co? Przecież tam nikt jeszcze nic nie robił. Wiadomo. Kibelek troszeczkę trzeba odnowić. Ale ogólnie też nie jest źle. Na pewno wejdzie jakaś nowa tapeta, nie? Tapeta, no bo jakoś damy. Ja nie wiem, czy będzie tapeta, bo to jest wszystko plastik. Nie, tam jest z jednej strony. Czekaj, bo jeszcze nie umie obsługi. Do siebie. To szafa. A tam jest truba, cały ten podgrzewacz. A, i przetwornica. Na dwie, tylko nie wiem, co to jest. Przetwornica z 220x12 czy 12x220, muszę to sprawdzić. Wszystko do sprawdzenia. Tak, i nie wiem, gdzie jest akumulator drugi. A może pod siedzeniem z przodu, nie? Nie wiem. Może. Da radę tu wejść? Zdewastowaliśmy łazienkę. Coraz dalej się posuwamy. Zobaczymy. Patrzcie, bo to może być lustro prawdziwe. Ja nie wierzę w to lustro. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest prawdziwe szkło. Powiem ci, że to jest prawdziwe szkło. Jak dla mnie. To nie jest plastik. Prawdziwe szkło ktoś tu wsadził. Tyle, że cienkie. Kurczę, trzeba z nim uważać, żeby nam nie narobiło tutaj bałaganu. Tutaj go postawimy na razie. No, uważaj na niego. Mhm. Zobaczymy, jak ściana wygląda. Ściana wygląda tak, jak się martwiłem. Źle. Niestety źle. Bardzo źle. Znaczna część łazienki już to zebrana. Pomału wycinamy zgniłe listwy. Usuwamy styropian. Troszkę tutaj, bo też był taki dziwny. Później wkleimy świeży. I zobaczymy, co będzie dalej. To wszystko się będzie prezentowało. Tak to wygląda po rozebraniu łazienki.
dawno nie kręcaliśmy, praktycznie 3 miesiące nie było nic robione. Dzisiaj kwiecień, pomału zaczynamy coś działać. Tak to wygląda na dziś. Musimy zjąć tą starą płytę, dostać się do zgniłego drewna, wymienić je, a później tutaj założyć sklejkę już tej płyty, nie będzie taki zakładać. Tylko założymy cienką sklejkę wodoodporną. Mocno się to trzyma, ciężko odchodzi. Ale jakoś pomalutku zdejmiemy. No to jest pierwsza ściana. Jeszcze druga chyba, nie? Tak samo. No druga i alkowa cała.
były lekkie zmiany w środku, odświeżenie, tapicerki, ścian, mebli. Tak to teraz wygląda. O, szafka nie zamknięta. No akurat mam ją. Szykujemy się na pierwszy wyjazd. Tutaj też tapicereczka, firaneczki, zasłoneczki. Wszystko nowiutkie. O. A jeszcze do ubikacji wejdziemy, do łazineczki. I tutaj też jest odnowione. Zasłonka sobie wisi. Tutaj tak ściany. O, tak sobie wszystko ładnie. Wysprzątane. Tu na drzwiach zrobiliśmy lustro, takie duże. O, tam jeszcze żabki zostały. Zwieszania firanek. Tutaj jest też nowy blacik. O. Można sobie zajrzeć do środeczka. Tu jeszcze śmietki jakieś sobie leżą. O, takie coś. No i tak to wygląda.